Cześć moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w szóstym odcinku Porwanej przez Wilkołaka. Z tym, że nasza tytułowa porwana główna bohaterka Lili nie jest już porwana, ponieważ jak może wiecie z poprzedniego odcinka, udało jej się wyzwolić z tej klątwy bycia również wilkołakiem, udało jej się uciec i jest teraz już samodzielną, swobodnie żyjącą, młodą, dorosłą, ponieważ minęło już troszkę czasu i Lili zamieszkała w San Myshuno, w moim zdaniem bardzo ładnym mieszkanku. W większości są tutaj meble, słuchajcie, z modów Maxi Smash i jak wiecie, ja kiedyś bardzo nie lubiłam Maxi Smash stylu i w ogóle, a teraz ostatnio jestem tak zakochana w tych takich gropodobnych rzeczach, że po prostu coś niesamowitego, więc całe to mieszkanie, może tutaj opuścimy ściany, całe to mieszkanie jest w takim, może play, ok? Ty tutaj sobie coś rób, moja droga, co tam masz ochotę, na przykład siku, a ja będę oprowadzała. Także całe to mieszkanie jest w takim stylu pastelowym, jasnym, biało-różowym. Bardzo mi się podoba. Tutaj mamy kuchnię, taki aneks kuchenny. Tutaj nie ma żadnej wyspy, nic takiego. Tu się trochę inspirowałam moim własnym mieszkaniem. Po prostu aneks kuchenny, a miejsce do jedzenia jest po prostu troszeczkę dalej. Także tak to wygląda. Tutaj mamy przedpokój, lustro, jest troszeczkę też złotych elementów. Niedużo, ale są. Jest łazienka, też biało-złota. Też mi się całkiem podoba, także jestem pod wrażeniem, bo rzadko mi się podoba coś, co zrobię. W sensie, wiecie, mieszkanie jest z gry, ale tutaj umeblowałam, też pobrałam, chyba mi się wydaje, tak, właściwie pobrałam jakiś taki jakby szkielet z galerii, ale powymieniałam meble, więc nie przypisuję sobie absolutnie sukcesu, ale te mebelki Maxi Smash po prostu cudowne. Także jeżeli mielibyście ochotę na meble z tego odcinka, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, postaram się odszukać, jeśli będziecie mieli oczywiście chęć. Tu jest taka jakby jadalnia właśnie, coś takiego, może sobie tu popracować na laptopie, ponieważ ja chciałam, żeby laptop miała w sypialni, ale tu niestety musiała stanąć machina do szukania danych, to się nazywa do archiwizacji danych. Zaraz powiem dlaczego. W każdym razie biureczko, lustereczko, piękne, piękne łóżko, dwie szafeczki nocne i komoda. No, ja jestem bardzo zadowolona z efektu. Tutaj mamy też mały balkonik. Też wzięłam to mieszkanie, pomimo, że ten jeden pokój jest pusty, właśnie ze względu na ten balkonik, tarasik, ponieważ chciałam, żeby ona miała tutaj taki kącik, gdzie może sobie usiąść, także usiąść. Może też popatrzeć w niebo. Nie można tego wykonać w pomieszczeniu. Także to się troszkę nie udało, ale to już trudno. Także tutaj mamy takie piękne ratanowe mebelki. Sama jestem na etapie poszukiwania do swojego mieszkania właśnie mebli na balkon. Na nic się nie mogę zdecydować. Coś takiego bym może chciała, ale może poczekam na promocję. W każdym razie tu też mamy i w ogóle zaraz właśnie może stop. Kupmy nasiona i coś powiem. Nie mam pojęcia, dlaczego ta Lili, mimo że już nie jest tym wilkołakiem, cały czas zdarza jej się coś takiego, że gdzieś tam się podrapie za uchem jak ten wilkołak. Gdzieś tam takie różne wilkołacze miny robi, tego nie rozumiem. W każdym razie kupmy sobie może jedną paczkę nasion owoców i jedną ziół. Ja bym właśnie bardzo chciała to teraz zasiać. Sprzedałam jej większość rzeczy, które ona miała, dlatego że potrzebowałam na kaucję, a na wkład własny oczywiście wszedł kredycik 25 tysięcy, no bo jakżeżby inaczej. W każdym razie już otworzymy sobie tę paczkę nasion i te też. I słuchajcie, Lili podjęła karierę jako nauczycielka. Bardzo chciała właśnie, jak już troszeczkę rozwinęła te swoje umiejętności. Aha, możemy coś zasiać, tak? Zasiejmy tutaj może. Aha, bo tutaj coś już mieliśmy właściwie, te chyba jeżyny, no nie? Nie wiem, może tutaj sobie zasiejmy te pietruszki. A w tej drugiej, no nie wiem, zasiejmy może te truskawki. Aha, a tutaj możemy osobno też, czy nie wiem o co chodzi. Dobra, zaraz się przekonamy. W każdym razie ona właśnie stwierdziła, że będzie pracowała jako nauczycielka. Także to jest ciekawa sprawa. Tutaj spróbujemy jeszcze tą pietruszkę, a tutaj jeszcze jedną. A już nie mamy jeszcze jednej. No to jeszcze jedną, albo może nie, to tutaj może winogrono. Niech będzie winogrono. Okej, i w związku z tym, że ona tą nauczycielką właśnie dopiero zacznie być od poniedziałku, to już tam miała jakieś swoje pierwsze zadanie, szukanie czegoś na tej maszynie. Wiecie co, ja to chyba schowam do wyposażenia rodziny.
póki nie jest jej to jakoś tam, wiecie, bardzo potrzebne. I ja bym tutaj prosiła, żebyś sobie właśnie tu może usiadła i tutaj mamy oceniać prace domowe w nauczycielskiej teczce. To jest ciekawa akcja, ponieważ ona jeszcze nigdy nie była w szkole, a już skądś ma prace domowe do oceny. Ale okej, oceńmy. Jeszcze tylko ewentualnie tutaj kliknę, żeby skorzystała z WC. I powiedzcie mi proszę, jeśli wiecie, dlaczego od jakiegoś czasu z tych wszystkich kibli w różnych wariantach, to jest na przykład WC też z modów, dlaczego wydobywa się ten fioletowy dym. To jest niezależnie właśnie, czy to jest kibel z modów, czy z gry, czy jest dobrej jakości, czy złej. Nie wiem, czy to ma oznaczać jakiś zapaszek, czy o co kaman, bo nie wiem. Więc ty sobie pracuj, jeszcze tylko wam powiem, bo chyba nie powiedziałam, że muszę zrezygnować z tej pietruszki, ponieważ ona ją na okrągło próbowała zasiać i był komunikat, że jest za mało miejsca, więc no trudno. A teraz po prostu przeniesiemy się na chwilę do Jacksona, jak tam on sobie radzi z tą rozłąką. A jeśli chodzi o Jacksona, moi drodzy, oczywiście zostaliśmy go w stanie przedfuriowym, chociaż generalnie ma się całkiem nieźle i powiem wam, że też ja już go widziałam jako młodego dorosłego. Powiem wam, że moim zdaniem glow up, trochę go też przebrałam, przycięłam mu też włosy, no i zaraz no, kliknijmy play, zobaczymy, co też tu się będzie działo. On jest oczywiście tym alfą. Kilka osób, które on przemienił, poprosiło go, żeby wiecie, żeby też mogli być w tej sforze, więc jak najbardziej ich przyjął. No i słuchajcie, on udało mu się oczywiście wytropić tą Lili, ona nie wróciła do swojego rodzinnego domu, tylko zamieszkała w tym mieszkaniu, z taką myślą, że on jej nie odszuka, chociaż gdzieś tam sobie pomyślałam, że ona mu zostawiła taką karteczkę, że ona go kocha, ale nie chce z nim być, bo on jest tym wilkołakiem. I on ją wytropił, oczywiście, bo ma dobry węch wilkołaczy, ale stwierdził sobie, że musi sobie to przemyśleć, czy to jest gra warta świeczki, że on bardzo marzył o byciu tym wilkołakiem, że on też ją kocha i musi zdecydować, co jest dla niej ważniejsze, znaczy dla niego, może bardziej dla niego właśnie, co jest ważniejsze. I stwierdził, że ta miłość jednak jest silniejsza, mimo że trochę czasu minęło, to on wciąż o niej myśli, wciąż o niej marzy i zdecydował się, że również zostanie prawdziwym simem, nie wilkołakiem. Także dzisiaj pojedzie pożegnać się ze swoją sforą, tylko nie wiem, czy zdąży to zrobić, zanim wpadnie w totalną wściekłość. A i tu mu też dokupiłam ten przyrząd do ćwiczeń. Tutaj mamy kogoś z naszej sfory chyba, prawda? Rory. A spróbujmy porozmawiać z tą Rory. Zaprośmy ją do środka. Może byśmy jej oddali to alfowanie. Nie wiem, czy jeszcze będziemy w stanie to zrobić. Kupiłam mu to, ponieważ słuchajcie, kiedy on stał się tym młodym dorosłym, to on zaczął szybko tyć. Czyli jednak po prostu jako nastolatek był takim chuchrem, a później po prostu jak poszło, to poszło i chciałam, żeby się troszkę umięśnił. Nie wiem, czy mi wyszło usiąść i nie wiem, wyjaśnić nieporozumienie, bo on tutaj ma jakąś tam obawę. Kurczę, nie wiem, czy nam się uda. Czy możecie usiąść i rozmawiać tutaj na tej kanapce mega wydrapanej? A ja spróbuję tutaj kliknąć. Stado wilkołaków, hierarchia, przydziel rolę przywódczyni. Tak, myślę, że oddamy jej tą rolę, żeby, wiecie, sfora była pod dobrym, sprawdzonym okiem. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Czy to będzie jakaś... Uuu, patrzcie, jaka inicjacja, no tego to się aż tak nie spodziewałam. Coś poszło nie tak, Jackson jest betą. Jackson stracił rangę alfy, co oznacza, że nie pełni już funkcji przywódcy stada. Ale ja bym tutaj jeszcze chciała, żebyś tutaj właśnie przybiegł. Na przykład jest on bardzo smutny. Degradacja, serio. Dobrze, ale to była twoja decyzja. Więc musisz się z nim jako tako pogodzić. I tu mamy tych dwóch nowych, słuchajcie, dwie nowe osóbki w naszym... Powiedzmy play. W tej naszej sforze. Słuchajcie, oni tak mi wizualnie tu nie pasują. Tu mamy taką panią Oumaima. I oczywiście Knox z... W dodatku eko-życie, także oni zostali przemienieni przez Jacksona, później zadzwonili z pytaniem, czy mogą być w naszej sforze i zgodziliśmy się, więc przyjdźmy tu może z nimi trochę coś tutaj porozmawiamy, przyjazne powitanie, okej, powąchaj i przedstaw się, bardziej pożegnaj się, by pasowało. Matko, co się stało z nim, czy on tak wyglądał wcześniej, czy on tak wygląda, jeju, wygląda okropnie, patrzcie na niego, uszy jakieś zdeformowane, oka jednego nie ma, czy... Ty masz jakieś rany bojowe, czy o co chodzi? Wygląda strasznie.
Dobra, wyjaśnimy jakieś to nieporozumienie. Powiedzmy, że... O, pożegnajmy. Dobra, kliknijmy pożegnaj. Niech będzie. Pasuje. Okej, także pogadali. Nie wiem, co się stało z tobą, mój drogi. Jackson jest bardzo wściekły, więc myślę, że to będzie jego ostatni raz, kiedy tutaj będzie szalał. Nie chciałabym też już nikogo raczej przemieniać. Dobra, słuchajcie, nie wiem, dlaczego on w ogóle nie wpadł w tę wściekłość. Pewny siebie. Tutaj o co chodzi? Nieuchronna pełnia. Przyjemne ognisko. Cały czas jest mega czerwony, ale nie wpadł w furię, więc nie wiem. Nie wiem, nie rozumiem. W każdym razie wyciągnął swoją gitarkę, którą dostał za bycie alfą i sobie na niej gra. A ja wam coś jeszcze pokażę, że kupiłam mu coś za punkty. Nie wiem, może to wpłynęło, choć nie sądzę. Wzięłam mu taką umiejętność odporności na księżyc, ponieważ on chciałby zdobyć te kwiaty paproci. A nie udałoby mu się to, gdyby nie to, że... No bo wiecie, kiedy spełnia, on jest wiekołakiem, wtedy nie może zebrać. Wiem, że Lili ma w zapasie, ale on chce jej zrobić, powiedzmy sobie, niespodziankę i przyjść już jako normalny sim. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, czy też nie. Słuchajcie... Jednak wpadł w ten szał, zlał się w naszym domu, a w ogóle ten teraz jest przebrany. Ojej. Ponieważ ja go przebrałam w tym, wiecie, codziennym stroju i on mi się też przebrał tutaj. Więc już macie taki mały spoilerek odnośnie tego, jak on będzie wyglądał w swoim normalnym stroju. Okej, to jakieś ostre wycia odchodzą. Bardzo intensywne. Dzisiaj mamy dzień pełni, więc... No jest jak jest. Widzę, że kanapa też dostanie. Okej, moi drodzy, może spotkamy się, jak będzie już taka totalna pełnia. A ten znowu sika, ale dobra, do zobaczenia o północy. Kurczę, mamy godzinę 12. On niby jest uśmiechnięty, ale boję się, że jednak... Co będzie się działo? Skowyt z fory. Niby ta blokada wydaje się, że działa, więc spróbujmy tutaj zebrać tego kwiatuszka. Zbierz plon. Da się niby. Bestia wzywa. Nie lubię ogrodnictwa. Lubisz, lubisz. Okej, okej. Zebrane. Mamy, upewnimy się, czy mamy to w wyposażeniu. Mamy. Mamy również to jady, ponieważ to rośnie w naszym ogródku. Jest bardzo wściekły. Także mój drogi, jedziemy do domu. Wracamy do domu, znaczy się. O, no i chyba... Chyba jednak powiedziałam to nie w porę. Dobra, wróćmy dalej. Zobaczymy, czy coś możesz teraz rozbić. O kurde, to musimy poczekać, aż pełnia minie. Ale no nic, najważniejsze, że mamy ten kwiat. Także moja propozycja jest teraz taka, żeby usunąć tą maszynę do sportu. Już ci wystarczy. Oj, coś tutaj mi się... Jakoś tak slow motion. I znaleźć jakiś bar. To będzie raczej tu. O, i tu. I kupić jakiś tani bar, w którym moglibyśmy... O, tu jest taki ten... Ale to za duży. Jakiś taki mały, mały, tani, może to po prostu, żebyś tutaj zrobił ten... tego drineczka. Słuchajcie, jest godzina 4:00. On gdzieś tam biegał wam oku, ale już się skończyło, więc okej, spróbujmy przyrządzić drinka. Bardzo ważna chwila. Wilkostop. No właśnie, spróbujmy. Chodź, mój drogi, działaj, działaj. Oczywiście przepis poznał, czytając ten pamiętnik. Już wam powiem, gdybyście byli zainteresowani, w której książce była ta informacja. Pokazywałam to w poprzednim odcinku, ale może nie każdy oglądał. Pamiętnik Gregoriusa Lundvika. Więc tutaj, gdzieś tam na jakimś marginesie, była taka informacja na recepturę właśnie tego drinka leczącego z wilkołactwa. Okej. Zatrzymajmy się i zobaczmy, ile taki drink jest ważny, znaczy świeży, 9 godzin. Wróćmy mu to do wyposażenia. Jest jeszcze jedno miejsce, w które chcę pojechać, zanim pojedziemy do Lili i tego drinka spróbuję wypić właśnie u niej, ale jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy się uda, spróbujemy.
I już Wam chyba mogę powiedzieć, gdzie przyjechałam. Przyjechałam do Tartosy z myślą o zakupie bukietu. Nie wiem, czy jest to możliwe, żeby kupić ten bukiet ślubny i dać Lili, ale zobaczyłam panią listonoszkę, którą pogryzł również właśnie Jackson, jak to głupio wygląda. W każdym razie jest już po 9, a te wszystkie budki są po zamek. O, właśnie, i już właśnie jest otworzona. I kwiaty okazują się być tutaj w budce. Tylko czy to jest jakoś później otwarte? Nie, no też powinno być teoretycznie od 9. Spróbujmy tutaj podbiec. Chyba, że wiecie, pan sklepikarz nie widzi żadnej ewentualnej panny młodej, więc nie otworzył? Nie wiem. Okej, okay, idzie pan kwiaciarka i spróbujmy coś tutaj u niego zakupić. Kupmy kwiaty. Spróbujmy. Jestem ciekawa, czy to będzie bukiet. Spróbujemy może to i to. Spróbujemy jej to potem oczywiście wręczyć. Ja muszę pilnować, jak nasz drink, słuchajcie, czy on jest jeszcze świeży. Gdzie on w ogóle jest? Jest, ale w tej chwili nie mogę zobaczyć. Mamy begonie, chryzantemy, coś najdroższego, chociaż mamy bardzo mało, ale coś sprzedamy. Orchidea 1125, ale niezbyt mi się podoba ten kwiat. Sterelicja. Nie wiem, kochani, może ta begonia była piękna. Dobra, dajmy tą begonię może. Nie wiem, może sobie tam zasadzi na swoim balkonie. Zobaczmy, jak drink. 4 godziny tylko, więc dobra, szybko bierzemy. Kupmy weselny bukiet. Szybko, Jackson, szybko, szybko. I teraz możemy kupić bukiet białych róż, barwnych stokrotek, czerwonych róż. Może subtelny bukiet różowych róż. No dobra, spróbujmy to. Nie wiadomo, czy będzie dało się to jej dać. Zobaczmy, czy mamy to już w wyposażeniu. Mamy to. Rozpocznij rzut bukietem. Trzymaj bukiet. No nic, spróbujemy dać jej ten bukiet. Co z tego wyjdzie? Nie wiem. Także szybciusieńko jedziemy do Lili. Jeszcze tylko Wam powiem, gdyby kogoś interesowało. Lili mieszka tutaj w tym mieszkanku, w tej dzielnicy. Dobra, podejmujemy próbę zapukania do drzwi. Jackson wydaje się być dosyć pewny siebie, tylko drzwi są zablokowane. Matko, nie wiem, czy nas wpuści w takim wypadku. Okej, okay, wpuściła, więc szybciusieńko. Jackson, błagam cię, zachowaj powagę. Jak ty wyglądasz, moja droga? Mina jest nietęga. Dobra, spróbujemy tutaj bardzo szybciusieńko. Coś miłego, coś delikatnego. Albo dobra, wręczmy prezent przyjazny. Czy możemy dać ci ten bukiet? Tak, możemy dać ci ten bukiet. Tylko może damy to jako prezent jednak romantyczny, że kocham cię, myślałem o tobie. Warcz uwodzicielsku, nie. Spróbujmy dać romantyczny prezent i spróbujemy dać właśnie ten subtelny bukiet róż, różowych róż. O, patrzcie, on nie może wejść. Dobra, może ona nie chce go wpuścić, ale może wyjdzie do nas. Moi drodzy, musiałam jednak wejść na chwilę do Lili, odblokować te drzwi i mamy walkę z czasem. Próbujemy jeszcze raz. Romantyczne oczywiście i... No kurczę, w kluczowym momencie mnie tutaj odrywają od komputera, ale jestem. I wręczamy ten prezencik. Żebym się tego nie pomyliła, a jej tego drinka nie dała. Dobra, spróbujemy dać te kwiaty. Halo, mój drogi, szybciutko, szybciutko, bo tutaj nie ma czasu na głupoty. Trzeba brać się do roboty. Aha, tak jej to dajesz w pudełeczku. Okej, okay, myślę, że spoko. I teraz, mój drogi, na oczach... O, i patrzcie, ona mu dała jedną różę. Dobrze, czyli jesteśmy na dobrej drodze, ale... co ja bym chciała? Wypić tego drinka. 3 godziny. To na spokojnie. Wypij! Nie może tego użyć w trakcie przemiany. Dobra, moi drodzy, przysiedli się tutaj znowu na kanapkę. Ja tutaj chciałam tą nieprzemijającą miłość, aczkolwiek nie mogę teraz tego znaleźć. Nie ma to... O, jest! Wyznaj nieprzemijającą miłość. Dobrze. To chyba z takiej książeczki będzie czytał jakieś tutaj swoje poematy. No i cóż, przechodzimy do momentu, w którym myślę, że nie ma co przedłużać. Wróć do normalnej postaci. I zobaczycie, jak Jackson wygląda jako... Chociaż nie wiem, czy tam miniaturce być może nie będzie. No nie wiem, ale w każdym razie Jackson spróbuje... U, ona się tego boi.
jej się to przypomina, ale wracaj, moja droga, zobacz, jak ono ładnie wygląda. Mega mi się podoba. Kochana, gdzie ty uciekłaś? Zawołajmy ją. Zadaj ryzykowne pytanie. Może zapytaj, co by było, gdybym jednak zmienił się w tego Sima? Czy chciałabyś być ze mną? Kluba. No, chyba brzmi to całkiem okej, więc pijmy tego drinka, już nie ma co. Szkoda, że akurat na korytarzu, ale już niech będzie, pije. Oj. Okej. Okay. Patrzcie, i od razu jej się tutaj jakaś ochota na amory wzięła. Patrzcie, także myślę, że nieźle, co tu się będzie działo. Pocałuj, patrzcie, pocałuj sam z siebie. No to całujcie się. Czekam, czekam. A taki subtelny, delikatny pocałunek. Patrzcie, no i da się czasem jeszcze drapie. Nie wiem, czy to są takie jakieś wspominkowe po prostu... U niej jakaś pani sąsiadka. Pocałunek z pasją i chodźcie tutaj na kanapkę. Wow. Chodźcie, moi drodzy. Bo musimy poważnie porozmawiać. Chodź, chodź, chodź. Siadaj i porozmawiajcie. I myślę, że... poczekajcie, może tutaj obejmij. Ośmiel się, może coś takiego. Czemu tu masz ją znowu skreśloną? Chłopie. Tak. I myślę, że ona powie, że wszystko fajnie, wszystko spoko, ale nie tak szybko. Także pospotykajmy się, ale jeszcze nie. Bądźmy oficjalnie parą, bo nie do końca ci ufam. Także kilka randek na pewno oni będą musieli razem przejść. Także co? Myślę, że on na dzisiaj już... stop. Na dzisiaj już znika. I spotkamy się za jakiś czas. Moi drodzy, jest piątek, Lili właśnie gotuje danie, ponieważ chcę zaprosić dzisiaj na wieczór Jacksona, żeby sobie tu troszeczkę posiedzieli, pogadali. W międzyczasie ona usilnie starała się awansować, niestety wciąż jest na tym samym stanowisku, czyli nauczycielka zastępcza i SMS-owali, rozmawiali, dzisiaj się spotkają, o, włączyła sobie tutaj radyjko, bardzo ładnie ono zresztą wygląda i również jest z modów. To jest chyba jakaś wersja radia z gry, tylko taka, wiecie, pokolorowana na pastelowy, różowy. No nic, także spróbujemy sobie zadzwonić. Wciąż się nie mogę przyzwyczaić do tego nowego wyglądu. Zaproś do spędzania czasu na tej parceli Jackson. Zapraszamy. Dobra, on zaraz tu będzie, a my jeszcze mamy niegotowe, a chciałabym też, żebyś się przebrała w taki romantyczny strój. Powiem wam, że to jest dziwne, to jest jakieś halaki, coś takiego. Przełożymy to może tutaj, tu. Zaraz to sobie zjemy. Okej, okay, on już wchodzi, zobaczymy, czy jakoś nas pocałuje, czy coś. Pięknie. Romantico, bardzo fajnie. Także no cóż, gospodyni prosiłabym, żebyś może zawołała na posiłek. Zjemy sobie, pogadamy tam przy stole. No nie wygląda to zbyt apetycznie, powiem wam szczerze, ale tu coś było, że to jest jakiś tam stanowi gest przyjaźni, coś tam. Moja droga, usiądź sobie. Bardzo bym cię prosiła, żebyś usiadła, żebyście na siebie popatrzyli. Aha, bo ty nie możesz, bo tu jest laptop. Dobra, to siadaj tu może, co? On wstał do nas w końcu z tego wszystkiego. Dobra, więc siada z powrotem. Lili, siadaj. Tak to wygląda. Tak to się prezentuje. Coś tutaj sobie porozmawiamy. Zaproś na noc. Może zaraz. Coś romantycznego może do niego już powiemy, nie? Może jakąś odważną gadkę na podryw. No pięknie, pięknie. Pojedzone, więc myślę, że możemy się przenieść tutaj na kanapkę. Tam będzie wam wygodniej, a ja resztę schowam do lodówki w razie, gdyby ktoś jeszcze później zgłodniał i chciał dokładeczkę. Także tak wygląda Lili. To jest ta sukienka z gry. Tak nie do końca może te buty mi tu odpowiadają, ale no z braku laku niech będą i te romantyczne. Obciskuj się może. Spróbujmy. No pięknie wyglądacie, naprawdę. I jeszcze... No
może zaprosimy go na noc, żeby został. I co wy na to, żeby tutaj kliknąć, że niby to, ale wskutek pewnej nieuwagi będzie to. Także klikam. Moi drodzy, oni tu zmierzają, a ja wam jeszcze coś pokażę. Tylko niech się tutaj chycną do środka. Bawcie się, moi drodzy, dobrze i owocnie. Tymczasem te kwiaty, które on jej dał, postawiłam tutaj. Mam nadzieję, że one nie zwiędną, bo tutaj nie ma żadnych tam odliczania godzin. Ale tutaj je mamy. Być może na jakiś ślub się kiedyś im przydadzą. Nie wiem, zobaczymy. Okej. Okay. Już po wszystkim? Może tutaj jakiegoś sobie buziaczka jeszcze dacie? Zresztą zobaczymy. Rozmawiaj. Bardzo to wszystko romantyczne i słodkie. Zobaczymy, czy coś z tego będzie, ale właśnie, możecie iść sobie spać. Lili, ty też byś preferowała jakieś spanko? Nie. A patrzcie, ja teraz sami z siebie i ja tego nie wybierałam, więc gdyby nie to, że ja wcześniej to wybrałam, to oni teraz sami z siebie się starają. Znaczy, ja myślę, że to będzie wskutek takiego małego, wiecie, przypadku, bo nie sądzę, żeby planowali tak szybko, ale no... Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby ta opcja się sama z siebie pojawiła. I w tym momencie może przejdziemy już do tego tytułowego moda na realistyczny poród, realistyczną ciążę. I moi drodzy, nie wiem za bardzo o co kaman w tym modzie tak do końca, ponieważ gdzieś tam widziałam, że powinno się dać zadzwonić przez telefon do lekarza położnika, ale nie wiem, czy to przez to, że teraz są te nowe ikonki, to nie ma tego rozmawiać z... No nie. Nie wiem, czy coś być może... Ja nie wiem, być może po prostu właśnie teraz nie jest to przypisane do żadnej kategorii. Nie wiem, być może jeszcze po prostu ona nie wie, że jest w ciąży i nie może zadzwonić. W każdym razie mamy teraz dwie opcje, klikając na kibelek. Zrobić test ciążowy za 15 simolonów lub zrobić test ciążowy taki z takim znaczkiem szpitalnym. I być może to jest ta nowa opcja. Zobaczymy. Tylko ona tam kończy... O, już idzie. Kończyła... O, jest nowa. Matko! Wygląda to naprawdę genialnie. Czyli fakt, patrzcie, czeka, zastanawia się, centralnie na niego nasikała, więc... Wow. Więc super to wyglądało. Idź mu powiedzieć, czy twój brzuszek właśnie wystrzelił w kosmos, zaraz się przekonamy. Zawsze mnie to śmieszyło, że ledwo się dowie i już jest ten brzuch. Dobra, trochę mu to tyłem przekazuję, ale no dobra. Jak twoja reakcja? Wow, super. Więc może... Co będzie się działo? Chciałam, że jakoś ją tam pocałuję, jeszcze coś? Chyba nie. Porozmawiaj. Dobra, to rozmawiajcie sobie o przyszłości i co myślicie o tym, żeby zaproponować mu... Żeby się do nas wprowadził. Ale nie wiem, czy coś takiego nam się tutaj ukaże. O, poproś o dołączenie do rodziny. Byłoby fajnie, ponieważ on by sprzedał tą swoją ruderę. Moonwood Mill. Okej. Okay. Jego wprowadzamy do nas. Aczkolwiek, sprzedaj wyposażenie parceli. Jeśli simowie zostaną wprowadzeni do tej rodziny, wszystkie należące do nieprzedmiotów będą sprzedane lub przeniesione do nowej. No to sprzedaj. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Tu trochę będzie na spłatę naszego kredytu, ale zaraz się przekonamy. Okej, jest z nami i przyszło nam 22 326, więc całkiem sporo. Teraz spróbujmy, czy pojawiają się jakieś nowe może opcje, będąc już w tej ciąży. Wiem na pewno... że będzie można robić super ćwiczenia na piłce ciążowej. To mi się bardzo podoba, ale spróbujmy, czy teraz się może coś pojawiło o tym lekarzu położniku. Ja nie widzę. Ale wiecie, że też może coś być, a ja tego nie widzę. Jest! Zadzwoń do położnika. Może wcześniej było, tylko nie widziałam. No nic. Może pojawiło się dopiero po teście, więc spróbujemy zadzwonić. Zobaczymy, co nam ma do powiedzenia. Oczywiście link do moda będziecie mieć w opisie. I
Coś jeszcze mi się przypomniało przy okazji, że też w tym mieszkaniu nie ma tych takich, wiecie, rur psujących się i tak dalej, na co też jest mod, więc też będzie w opisie. A póki co, czytajmy. Opcje porodu. Wybór odpowiedniej metody porodu dla Ciebie i Twojego dziecka może być trudnym zadaniem. Istnieje tak wiele różnych opcji, że łatwo pogubić się w medycznym żargonie i zdezorientować niezliczonymi metodami porodu, którą metodę rozważasz. I teraz mamy tak, albo trudno, więc nie wiem, co to oznacza, albo maszyna chirurgiczna, albo poród naturalny, albo cesarskie cięcie. Ja bym wybrała ten poród naturalny. Poród naturalny to tradycyjny sposób rodzenia, który pozwala naturze działać. Jeśli jesteś we wczesnej fazie porodu, możesz udać się do szpitala. Wczesna faza porodu może być nieprzewidywalna. Średni czas trwania porodu waha się od kilku godzin do kilku dni. Aby zapewnić sobie komfort we wczesnej fazie porodu, możesz spróbować ćwiczeń na piłce porodowej lub wybrać się na spacer. Po osiągnięciu pełnego rozwarcia lekarz poinstruuje Cię, abyś zaczęła przeć. Etap ten trwa zazwyczaj około 70 minut. Gdy dziecko się urodzi, zostanie Ci natychmiast przekazane do kontaktu skóra do skóry. O matko, wybierzmy tą opcję. Brzmi to naprawdę bardzo miło, jeśli mogę tak powiedzieć. Okej, Lili zdecydowała się na poród naturalny. Jeśli zmienisz zdanie, możesz w każdej chwili ponownie zadzwonić do swojego położnika, aby wybrać inną metodę porodu. Rata za kredyt została zaksięgowana. Przynajmniej mamy z czego płacić. I słuchajcie, ja znalazłam w Nowych Mebelkach tę właśnie piłeczkę. Poproś Sima o masaż pleców. Ależ to będzie słodkie, tylko chyba tutaj, wiecie co, nie ma możliwości podejścia. Więc ja to muszę tutaj jakoś... Gdzieś musimy sobie tak... A tutaj, dobra, w kuchni to położymy, bo tu jest największa przestrzeń. Dobra. Więc... O nie... Bo to można tak, wiecie, w trybie po prostu życiowym, że tak powiem, to poruszać. Spróbujmy teraz. No i niestety nie wiem, czemu to się odklikuje. A spróbuj na przykład poćwiczyć sobie sama. Bez tego Jacksona. Oj, zobaczcie, jak to wygląda. Oh my gosh. On jej tutaj przygrywa na gitarce. Także tak to wygląda. Takie ćwiczenia relaksujące. Czy jak to tam nazwać? Także bardzo, bardzo spoko, o ile tak mogę powiedzieć. Znaczy na razie to i tak jest wczesna faza ciąży, więc myślę, że tam za bardzo... za bardzo, wiecie, to tam jej nie... O, mdłości jakieś. Chciałam Ci to schować do wyposażenia. Czy możesz sobie ten... O właśnie, schować do wyposażenia tę piłkę. Poodrabiaj, znaczy nawet nie o to, że odrabiaj, tylko pooceniaj pracę domową, póki jesteś jeszcze w stanie normalnie pracować. Na razie żadne zwolnienie, normalnie pracuj. Chciałabym, żebyś jeszcze przed urodzeniem dziecka poprawiła swoją ocenę w pracy. No i jak widzicie, wróciła i nawet awansowała, więc proszę podejść tutaj, pokaż nam się, jak wyglądasz w nowym nauczycielskim wdzięku. To jest śmieszne, że ona nie chodzi w sumie w tym, wiecie, slow motion. Nie chodzi w tym, co jest ubrana, tylko ma jakieś takie, wiecie, wdzianko profesorskie. W każdym razie awansowała na stanowisko nauczycielka pomocnicza. Będzie zarabiała 32 simolony na godzinę. Dostała premię i jakiś zegar jabłko. Okej, moi drodzy, za ile mamy poród? Zapytaj Niki, więc chyba jeszcze nie będzie to dziś. Nie wiem, w każdym razie, co masz tutaj... Dzisiaj porobić znowu, posprawdzać prace domowe, czyli no taki los nauczyciela. W sumie przepraszam, może byś najpierw faktycznie coś zjadła, a później poodrabiasz lekcje, znaczy znowu mówię poodrabiasz, posprawdzasz prace domowe swoich uczniów. No i co, myślę, że spotkamy się już pewnie w szpitalu, bo to jest najciekawszy moment tego odcinka. Dzisiejszy odcinek będzie przedługi. Ale no cóż, tak wyszło. Mam nadzieję, że ktoś dotrwa do końca. Dajcie koniecznie znać, jeśli komuś udało się dotrzeć do końca. Niech napisze w komentarzu słowo poród. Słuchajcie, mamy już, że rozpoczął się nam poród, więc zobaczymy, jakie mamy opcje. Usiąść na ziemi. W ogóle od kiedy w grze jest coś takiego jak usiąść na ziemi? Nie mam zielonego pojęcia. Dajcie mi znać, zawsze o tym marzyłam, ale nic. Klikamy urodź dziecko w szpitalu i chcemy oczywiście dołączyć i zabrać naszego tatuśka. Widzimy się na miejscu. Moi drodzy, Lili jest już pod szpitalem. Mamy komunikat, że możemy poprosić jednego z naszych położników, jeśli czegoś będziemy potrzebować. Możemy spróbować wykonać czynności wywołujące poród, na przykład spacerować lub ćwiczyć na piłce porodowej. Aktywny poród rozpoczniesz po
po osiągnięciu 10 centymetrów rozwarcia. Rory zażądała, by Jackson zgłosił się do niej w sprawie postępowania dyscyplinarnego. Lepiej nie kazać jej długo czekać. Obawiam się, że nie mamy teraz czasu na takie rzeczy. I teraz tak, czy tutaj coś mamy? Poproś o sprawdzenie rozwarcia. Wykonaj ćwiczenia oddechowe i zapytaj o znieczulenie z zewnątrz oponowe. Jestem w głębokim szoku. Spróbujemy, nie wiem... Boże, panią doktor tą tutaj z rudymi włosami poprosić, żeby nam tam zerknęła i powiedziała, jak się sprawy mają. Dobrze, Lily wchodzi na kozetkę. Obawiam się, że tu być może będzie za dużo widać. A nie, jest po prostu cenzura zrobiona już przez twórcę modów. Myślałam, że będzie to przede mną widoczne, chyba że jest jakaś inna opcja. Moda. Ja pobrałam tą bardziej subtelną. Dobra, mamy 1 centymetr. Spróbujemy wykonywać ćwiczenia oddechowe. Okej, przebrała się w swój strój sportowy. Ojej, jak to pięknie wygląda, słuchajcie, przeuroczo. Także ona sobie tutaj oddycha. Pani jest bardzo miła. Siedzi tutaj z nami, znaczy stoi przy nas i nas tutaj wspiera dobrym słowem. Spróbujemy ją poprosić może... Żeby jeszcze raz zerknęła, czy te ćwiczenia coś pomogą, zobaczymy. Zaraz spróbujemy też coś tam na piłce poćwiczyć. Powiem wam, że wiem, że ten odcinek będzie trwał bardzo długo, ale mam nadzieję, że ktoś tutaj dotrze do końca i zobaczy te przesłodkie sceny. Chociaż dla mnie to wygląda przerażająco. I rozwarcie mamy wciąż. Tylko 1 centymetr. Wzięłam ze sobą tę piłkę. Więc ja ją tutaj może wyjmę. Okej, i wyniosłam tę piłkę tutaj na korytarz, dlatego że tam chyba było za mało miejsca, bo nic się nie działo. A teraz zobaczcie, jak pięknie ją masuje po plecach, pomaga jej w tej trudnej chwili. O nie. Znaczy, bo tak, całkiem urocze to wygląda. Bardzo, bardzo słodko. Powiem, że ona na pewno teraz bardzo cierpi. Okej, spróbujemy później jeszcze ewentualnie możemy poćwiczyć na tej piłce. No i przeczytamy, co tutaj mamy. Tutaj mamy wow, odejście wody. Wody u Simki Lili właśnie odeszły. Przez sekundę Lili myślała, że po prostu się zsikała. Okej, więc teraz ćwiczy. Niestety tutaj nasza fryzura, jak i stylizacja niekoniecznie z tą piłką tutaj współgra. No ale moja droga, nie to jest najważniejsze. No i mamy poród już pora. Co? 9 dni. Nie, błagam, nie każcie mi rodzić 9 dni, bo to po prostu byłoby jakaś katorga. Dobra, także ty sobie chwilę poćwiczysz i spróbujemy jeszcze raz poprosić o sprawdzenie naszą panią położnik. Pani nam sprawdziła i mamy rozwarcie dopiero 2 centymetry. Spróbujmy może, bo tam jeszcze było, że można spacerować. O, było, tylko zgubiłam. Idź na spacer, no właśnie. Trochę tutaj sobie pospaceruj po tym szpitalu. Rozruszaj się, może szybciej pójdzie. Dobra, słuchajcie, trochę pospacerowała, zjadła też jakąś przekąskę, bo była głodna. Kurde, jakieś rachunki nam teraz grożą jakimś wyłączeniem prądu. Tak, więc to jest fajne, że ona sobie pochodziła, ale jednak tutaj wróciła z powrotem i cały czas wraca i tutaj wiecie co, po prostu co? No leży sobie i czeka, bo cierpi. O, kołyszmy się razem, ojeju, chcę to zobaczyć. Co to będzie to kołysanie się razem? O matko! Bardzo to wygląda tak uroczo. No, chociaż on jest jakiś tutaj rozgniewany. Denerwująca rozmowa. Zobaczymy, czy ewentualnie coś mógłby tutaj jeszcze jakoś jej pomóc. Chyba niezbyt. A ewentualnie może ona... Oj, coś tutaj zaczęło nam pulsować. 8 dni. Czy coś, kołysz się razem. To tylko to. Także ona wraca na kozetkę. Poproś o towarzyszenie przy porodzie. No spróbujmy poprosić go. Nie ma, czy ty mogłabyś się na przykład przespać? O właśnie, prześpi się trochę, bo ty jesteś bardzo zmęczona. Oczywiście, że będę przy tobie, kochanie. Oj, oj, oj. Dobra. To cieszy mnie to. To zdrzemnij się kapeczkę.
Słuchajcie, było sprawdzane po raz kolejny rozwarcie i ma ono już 5 centymetrów. Nie wiem, czy możemy poprosić tą panią o podanie nam tego znieczulenia? Nie wiem, czy to nie powinno się robić na jakimś późniejszym etapie. Czemu pani tańczy na późniejszym etapie porodu? Nie wiem i jeszcze tego w swoim życiu nie doświadczyłam. Daj mi tylko chwilę, a zaraz przyjdę, aby podać ci znieczulenie zewnątrzoponowe. Pamiętaj, aby nie ruszać się z miejsca podczas tego procesu, a zanim się obejrzysz, będzie po wszystkim. Jakaż ciekawa. Okej. I to będzie właśnie w kręgosłup. Ojojoj. Samo wyobrażenie boli, ale wiem, że na pewno to pomaga uśmierzyć ten straszny ból, więc... Więc tak to wygląda. Co tutaj masz, moja droga? O, otrzymanie znieczulenia zewnątrzoponowego. Coś jest nie w porządku. Lili czuje drętwienie tylko na połowie swojego ciała, a wciąż odczuwa ból. Najlepiej powiadomić o tym położnika, aby sprawdzić, czy da się coś z tym zrobić. No dobrze, więc spróbujmy. Poproś o sprawdzenie rozwarcia. Poproś o wymianę znieczulenia. No dobra, spróbujmy. Dobra, mamy drugą próbę i mamy, przykro mi to słyszeć, spróbuję go wymienić, aby sprawdzić, czy to pomoże. Zaraz do ciebie przyjdę. Biedna. Mam nadzieję, że to ci już pomoże. Jest nasz mąż, to nawet nie jest jeszcze nasz mąż, tylko nawet nie jest nasz chłopak oficjalnie. Dobrze, słuchajcie, jeszcze raz robiłam sprawdzenie tego oto rozwarcia i nasza doktor w ogóle, mam wrażenie, że ona już jest stanowczo zbyt długo na dyżurze, ale mamy komunikat następujący. Twoje rozwarcie jest pełne. Porozmawiaj z jednym z naszych lekarzy położników, aby natychmiast rozpocząć poród. Więc klikamy na nią i co? I urodźmy. Zobaczymy. Aha, czyli jednak to się będzie odbywało tutaj w tej sali. Ja myślałam, że to się będzie odbywało... O nie, dlaczego tak brzydko leży? O! Wow, zmieniło się na taką kozetkę ekskluzywną, słuchajcie, więc całkiem mi się to podoba. Dobra, więc działamy. Jakaś stażystka, czy to jest pani stażystka? Mam nadzieję, że pani masz doświadczenie i wiesz, co robisz. Także mamy tu wszystko zamazane. Nie wiem, gdzieś... Matko, jak to pięknie wygląda. Znaczy strasznie, ale zarazem jestem pod wrażeniem, że powstał tak wspaniały mod. Okej, nie jest to takie proste, nie jest to takie natychmiastowe. Co jest też fajne i bardzo realistyczne. To jest takie słodkie, że on tutaj jest, tak ją wspiera. I gratulacje, urodziła nam się dziewczynka. Tylko chciałabym, żeby miała oczywiście nazwisko po ojcu. Także ja jej daję na imię Mia i zmieniam też nazwisko na Cole. Tak jak tatuś. Okej. I mam jeszcze jedną dziewczynkę i będzie to Aria. Cole. Okej. Teraz musimy zobaczyć, bo to też będzie chyba taki cute moment, jak oni położą to dziecko jej tutaj na piersi. Znaczy te dzieci właściwie. Patrzcie na to. Chciałam zrobić jakieś piękne zdjęcie na miniaturkę, ale nie wiem, czy mi się uda. Okej, więc tutaj ściana jest zamknięta, ponieważ ja staram się zrobić jakieś właśnie cute zdjęcie. O Boże, jak to pięknie wygląda. Tymczasem ona wyciąga drugie. Aha, bo ona po prostu jedną urodziła. A drugie rodzi wciąż. O Boże, jak słodko. Patrzcie, jak pięknie to wygląda. Dobra, patrzymy z tej perspektywy. Myślę, że już jako takie zdjęcie mam. Ale patrzcie, jak to wygląda rozkosznie. Bardzo słodko. Bardzo fajnie. I fajnie, że to nie jest takie rachu-ciachu, jak wiecie, jak normalnie w grze, tylko jednak to trwało. O, biedny ziewa. Idziesz już spać. Okej, więc dzieci... co? Dzieci są chyba... Ty też jesteś bardzo zmęczona. Rozumiem, że dzieci chyba pojechały do domu,
Także my też wracamy do domu, a ja w tym momencie kończę seria Porwana przez Wilkołaka. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i serdecznie Was zapraszam dzisiaj na odcinek Liceum z Bliźniaczkami, czy jakkolwiek tam to nazwę. Także myślę, że te odcinki pojawią się jakoś tam, wiecie, w krótkim odstępie czasu. Także serdecznie Was zapraszam, wyczekujcie, dajcie znać, kto obejrzał do końca. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wytrwałość i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i oczywiście te nasze bliźniaczki będą poznawały licealne życie i oczywiście obie będą bliźniaczkami, ale będą całkowicie różne pod względem charakteru i zachowywania się w szkole. Więcej nie spoileruję, zapraszam do oglądania. Jeśli Wam się dzisiejszy film podobał, dajcie koniecznie kciuk w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.